Witam Państwa serdecznie, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj opowiemy sobie o amerykańskich whisky. Opowiemy sobie o typach oraz o dziwnych napisach, które pojawiają się na tego typu whisky. Proszę Państwa, to jest przedstawiciel typowej amerykańskiej whisky, zwanej również bourbonem, ponieważ to nie jest prawda, że w Ameryce robi się tylko bourbony. Są rye whisky, corn whisky, są whisky, które są kompilacją najróżniejszych destylatów. Natomiast najbardziej popularna, to z czego Ameryka jest najbardziej znana, to są bourbony. Żeby jakaś whisky spełniała wszystkie wymagania bourbona, musi być destylowana z zacieru, który w 51% składa się z kukurydzy. Destylat nie może być mocniejszy niż 82-83%. Musi być wlany do beczki z białego dębu amerykańskiego, w której wcześniej nic nie leżakowało. Rozmiar beczki to jest pomiędzy 180 a 200 litrów, a co więcej, ta whisky musi leżakować w tej beczce minimum 2 lata. Dopiero po tym czasie może zostać zabudelkowana i to oznacza, że ta whisky ma prawo nazywać się bourbonem. Czy to prawda, że każdy bourbon pochodzi z Kentucky? Nie, nieprawda, ale faktycznie najwięcej bourbonów tworzy się w Kentucky. Natomiast bourbon może powstawać gdziekolwiek w Ameryce. Ważne, żeby był robiony przynajmniej w 51% z kukurydzy i spełniał wszystkie pozostałe normy, o których mówiłem. Na butelkach bourbonów możemy spotkać różne dziwne napisy. Na przykład straight whiskey. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że w tym rodzaju whisky jest wykorzystane przynajmniej 51% zacieru z jednego gatunku zboża. Ponieważ jest to bourbon, wiemy, że jest to kukurydza. Na niektórych whisky zwróci naszą uwagę to, że jest napisane proof. Proof i jakaś cyfra. Co to oznacza? Oznacza to, że dany alkohol jest o mocy takiej a takiej. U nas są procenty, w których się podaje moc alkoholu. W Stanach Zjednoczonych podaje się w miarze zwanej proof. 101 oznacza, trzeba to dzielić na pół po prostu, czyli w naszych procentach będzie to po prostu 50,5%, czyli 101 proof. Na niektórych butelkach możemy spotkać napis Wheated Whiskey. Co to oznacza? Oznacza to, że w środku jest również zamiast żyta, jako dodatku do bourbona, jest użyta pszenica. Jednym z najlepszych przykładów jest Maker's Mark, który jest również ciekawy, chociażby z tego powodu, że jest ręcznie lany do butelek i ręcznie jest lakowany. Jack Daniels to bardzo ciekawy przykład amerykańskiej whisky. Dlaczego? Ponieważ spełnia wszystkie wymagania bourbona, ale jednocześnie spełnia jeden warunek więcej. Jest wlewany do kadzi, w której znajduje się węgiel drzewny z drzewa klonowego. Ta warstwa węgla drzewnego ma ponad 3 metry. Dopiero po przesączeniu się przez ten węgiel drzewny trafia do beczek. W ten sposób sam destylat jest filtrowany i nabiera również specyficznego posmaku i aromatu czegoś palonego, wędzonego, co utrzymuje się w Jacku Danielsie, jak wiemy, na stałe. Ten smak jest obecny z nami w momencie, kiedy pijemy tą whisky. To powoduje, że ta whisky to nie jest bourbon, tylko Tennessee whisky. Obecnie Tennessee whisky jest tylko jedna, jest to Jack Daniels. Kiedyś tych destylarni w Tennessee było więcej. Ciekawostką jest to, że w Tennessee wciąż trwa prohibicja, a produkują tam bardzo dużo alkoholu. Tutaj mamy przykład innego Jacka Danielsa. Jest to Jack Daniels Single Barrel. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to specjalnie wyselekcjonowana, krótka seria, pochodząca tylko z jednej beczki, a która jest rozlana do butelek. To jak widzimy, ten kształt jest inny, a ponieważ to jest wyjątkowa beczka wybrana, w związku z tym jest wyjątkowa butelka, która wygląda jak karafka.
To jest Blanton's, to też jest single barrel. Jeszcze dodatkowo jest to whisky o mocy beczki, czyli prosto z beczki trafia do butelki, nie jest rozcieńczana, bo musicie Państwo wiedzieć, że whisky, która ma 40%, prawie zawsze jest rozcieńczana do poziomu 40%. Whisky jak jest lana do beczki ma najczęściej powyżej 70%, 75%. Ta whisky ma 64,6%. To, co trzymam w ręku, jest to Blanton's. Jest to whisky, którą niektórzy z Państwa mogą znać z serialu House of Cards, bo senatorowie właśnie to whisky tam piją. Dziękuję.